pędzimy bez opamiętania, najczęściej do innych krain zmierzając. Tymczasem wystarczy zwolnić i zjechać w bok, by odkryć rzeczy niezwykle ciekawe. Nie czyniłem wcześniej żadnych przygotowań i postanowiłem pokazać Państwu pierwszą przypadkową wioskę po zjeździe z autostrady. Oto właśnie ona. W kategoriach miejscowych to po prostu zabita dechami dziura, choć znam wiele miejsc na świecie, gdzie taka wioska mogłaby uchodzić za bardzo wykwintną dzielnicę rezydencyjną. Oto miejscowość, o której nie znalazłem ani słowa w polskim przewodniku, który ze sobą przywiozłem. Zatem przypadkowo tu trafiając już na miejscu, dowiedziałem się, że miejscowość założono w X wieku. Utrzymywała łączność dzięki systemowi kanałów i rzek z Morzem Północnym oraz Bałtyckim. To co? Na początek chyba może być. Kulturalny człowiek, choć na chwilę, powinien się zatrzymać. Kto to uczyni, ten nie pożałuje. Obiecuję. Gdy odejdziemy dosłownie kilkadziesiąt kroków od centrum, natykamy się na takie oto miejsca. Cisza, spokój. Po upadku Rzymu pałac został zasiedlony przez ludzi, którzy wcześniej nic z pałacem wspólnego nie mieli, i przekształcony w miasto. I tak to trwa do dzisiaj. W związku z tym to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie kawkę pije się siedząc na pałacowym perystylu, a dżinsy sprzedaje wprost z rzymskiego kamienia pod rzymską kolumną. Sądząc po różnicach poziomów, może z pewnością kończyło się gdzieś tutaj. Dziś ów ogromny korytarz jest szczelnie wypełniony przez sprzedawców pamiątek oraz tłumy wycieczek, które zmierzają do miejsca, które naprawdę zapiera dech w piersiach, a już za chwilę je zobaczymy. O, tam właśnie, za tymi schodami. Oto perystyl, czyli centralna część pałacu. Widzimy tutaj sfinksa przywiezionego z Egiptu i wczesnoromańską katedrę. W miejscu, gdzie ona stoi, Dioklecjan kazał się pochować. Fryzurę poprawić? Ja? Aha! To na szczęście nie do mnie, moja fryzura jest fajna. Pani ma... Nie, pani też ma fajną fryzurę. Proszę spojrzeć. Podoba mi się prawie tak samo jak sardele. Thank you.
Pomyślałem sobie, że po wieczornej paszticadzie dobrze będzie rano zażyć odrobiny ruchu, przynajmniej w formie wzrokowej. Zatem równie ruchliwych pobytów Państwu życzę. Adio. Bok.